Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie 4 lipca hasłami biblijnymi, które są wyznaczone na dzisiejszy dzień. Pierwsze hasło z księgi proroka Izajasza z 66 rozdziału, 2 werset. Przecież to wszystko moja ręka uczyniła, tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. I drugi fragment z Ewangelii Jana, z 17 rozdziału, 17 werset. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Myślę, że kiedy patrzymy na nasze dzisiejsze wersety, to moglibyśmy w sumie odnaleźć różne tematy, które one nam pokazują. Natomiast dzisiaj popatrzymy przede wszystkim przez pryzmat słowa, bo właśnie o słowie jest mowa zarówno u Izajasza, jak i w Ewangelii Jana. I moglibyśmy się tak troszeczkę zastanowić i zatrzymać, na ile faktycznie Boże Słowo jest czymś, co nas prowadzi na co dzień. Na ile my jesteśmy takimi osobami, które regularnie czytają Biblię, które regularnie ją otwierają, zastanawiając się nad tym, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia. Ktoś kiedyś powiedział: nie narzekaj, że Bóg do ciebie nie mówi, jeżeli twoja Biblia jest zamknięta. Bo myślę, że bardzo wiele bylibyśmy w stanie powiedzieć na zasadzie: Pan Bóg nie działa albo nie funkcjonuje tak, jakbyśmy sobie tego w danym momencie oczekiwali, ale jeżeli nasza Biblia jest zamknięta, to tak naprawdę może my sami zabieramy sobie szansę do tego, aby On do nas przemówił, także właśnie poprzez to słowo. Prorok Izajasz mówi, że o drżeniu pod kątem spojrzenia na Boże Słowo właśnie. I pytanie, na ile my mamy taką świadomość, że to Słowo, które Pan Bóg do nas kieruje, to nie są tylko i wyłącznie jakieś takie luźne słowa, ale to jest coś niesamowicie ważnego. To jest coś niesamowicie istotnego, bo On kieruje do nas Słowo, które ma moc zmienić nasze życie. Dlatego my z ogromnym szacunkiem i czcią powinniśmy się właśnie do Bożego Słowa odnosić. A w Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział do Ojca w czasie modlitwy arcykapłańskiej: słowo Twoje jest prawdą. My wiemy, że Pan Jezus stał się tym żywym Słowem, tym Bożym Słowem. Natomiast Bóg kieruje do nas także Słowo właśnie jako Pismo Święte. I chciałbym, żeby nasz dzisiejszy dzień był taką dobrą okazją do tego, abyśmy nie tyle opowiadali około Słowa Bożego, ale mieli taki czas, kiedy sami to Słowo otworzymy i zastanowimy się nad konkretnym jego fragmentem. Tak więc bardzo gorąco zachęcam. Myślę, że ten 17 rozdział Ewangelii Jana jest rozdziałem, który warto byłoby dzisiaj przeczytać, żeby zobaczyć w całym kontekście ten konkretny werset, który został dzisiaj przytoczony. Tak więc zachęcam, może właśnie po obejrzeniu tego codziennika, może w jakimś innym momencie dnia, znajdziemy dosłownie kilka minut, żeby właśnie spojrzeć na Boże Słowo, żeby je przeczytać i zastanowić się, co Pan Bóg do nas mówi. Bo to, że mamy przywilej dostępu do tego Słowa, to jest niezwykła łaska i niezwykła wartość, że my możemy być odbiorcami tego, co Pan Bóg nam chce powiedzieć. I życzę nam wszystkim dobrego, pięknego, błogosławionego dnia, przeżytego właśnie w bliskości Bożego Słowa. Znajdźmy czas, poczytajmy Boże Słowo, poczytajmy Pismo Święte, bo w nim jest niesamowicie wiele pięknych historii, które mogą wpłynąć na nasze życie. I Pan Bóg jest w stanie ożywiać nas właśnie poprzez swoje Słowo. Tak więc życzę pięknego, dobrego, błogosławionego dnia z Panem Bogiem i do zobaczenia.